cream a la cream. I dlatego nie można wkładać piwa do zamrażarki, no. Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Dobrze było zobaczyć Stambuł, ale po kilku dniach w wielkim mieście byliśmy naprawdę zmęczeni. Na pierwszy nocek zatrzymaliśmy się przy malutkim jeziorze koło miejscowości Bursa. Bursa jest sporym miastem i nie ma tu super atrakcji, ale jest fajny bazar, który warto odwiedzić. Potem zwiedziliśmy ruiny starożytnego miasta Troi, aby nareszcie dojechać nad morze. Nareszcie dojeżdżamy nad morze. Na początek znaleźliśmy malutką miejscowość, gdzie poza kilkoma miejscowymi byliśmy zupełnie sami. Spanie na dziko jest w Turcji legalne i powszechnie akceptowane. Nowym i stałym widzom przypominamy, że zawsze śpimy na dziko, a pineski do wszystkich naszych miejsc dostępne są dla naszych patronów lub na stronie Pcham do przodu. Wizyta w Troi była delikatnie mówiąc wielkim rozczarowaniem. Bilety są drogie, a w środku tak naprawdę tylko sterta kamieni i replika konia trojańskiego. Jest wiele ciekawych miejsc w Turcji, za mniejsze pieniądze, a czasem nawet za darmo. Dlatego odradzamy wizytę w tym miejscu, strata czasu i pieniędzy. Thank you.
Na chwilę zaglądamy do Izmir. To portowe miasto liczy ponad 4 miliony mieszkańców. Dla Turcji to ważny ośrodek handlowy i przemysłowy. Znajduje się tu huta żelaza, rafineria ropy naftowej, zakłady tytoniowe, włókiennicze i cementowe. Na szczęście i dla turystów jest kilka atrakcji. Jedną z atrakcji Izmiru jest ta oto zabytkowa wieża. Na górę można wjechać windą. Ta winda została zbudowana w 1907 roku i ma ciekawą konstrukcję. Po prostu na zasadzie dźwigni jedna chodzi do góry, druga na dół. Cała atrakcja jest bezpłatna. Wejście jest dość niepozorne, więc łatwo przegapić. Tego budynku, tej wieży nie widać z głównej drogi. A uliczka, którą tutaj, to nawet nie taka uliczka, taka alejka, która tutaj doprowadza, jest bardzo wąska, więc można łatwo przeoczyć. Ale dobrze jest zaznaczony na Google Maps, więc bez problemu można tam wejść do środka. Dobrze, wrzuć sobie jednego lira, dziecko, pooglądaj, tak? Proszę bardzo. I dlatego nie można wkładać piwa do zamrażarki, no. Proszę bardzo, teraz się napiję. Piwo bogom darujesz tutaj. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, możecie wesprzeć nasz kanał na jednorazowo lub na dłuższą metę. Jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Naszym patronom udostępniamy pineski do naszych miejscówek, wysyłamy kartki i magnesy. Czym bardziej zagłębialiśmy się w głąb kraju, tym robiło się ciekawiej. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. O, tu też masz pod szyją, dobra. Dobra, poczekaj, bo ja teraz chcę...